najważniejszy składnik ludzkiej godności. Doświadczenie życiowe, które polegało na tym, że uczestniczyłam w walce o wolność, ale także to, że wtedy walczyliśmy nie tylko o wolność, ale także właśnie o tą godność ludzką, którą chcieliśmy przekazać całemu światu, że nigdy więcej nie powinno być sytuacji, w której ludzie są traktowani w ten sposób, że odbiera im się ludzkie prawa, bo każdy rodzi się wolnym i równym wobec innych. Z doświadczenia wiem, a żyję bardzo długo, bo jestem bardzo stara, że walka powinna być bezkrwawa. Nigdy więcej wojny, ale wytrwała i mądra, nie używająca siły, tylko rozumu.